Cześć, witajcie, z tej strony Fifi Lego Fan. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli recenzję zestawu LEGO Ninjago Legacy 70667, czyli motocykl Kaja i skuter Zeina. Tutaj mi się opakowanie trochę zadarło. No, można powiedzieć, że jest to zestaw, który ma nam przypomnieć o sezonie pierwszym Rok Węży. Jakby ktoś zauważył, jest tutaj głowa Pytora. No, czyli jakby można powiedzieć głównego antagonisty tego pierwszego sezonu. I przede wszystkim dostajemy tutaj figurkę Kaja w stroju z 10 sezonu, czyli Inwazja Oni, Zeina też w stroju z 10 sezonu oraz Lasze oraz Spiteł. Bo tak nazywają się ci wełżonowie, bo ja znam wszystkich wełżonów, wszystkie imiona wełżonów. Mogę je wymienić na którymś odcinku, jeśli będziecie chcieli. W rogu jest twarz czerwonego Ninja Kaja, bo jeśli mówiąc nie na Ninjago Legacy, tylko na normalny Ninjago, jest to zestaw z sezonu 10 Inwazja Oni. Dlatego jest tu w rogu twarz Kaja. I tutaj jeszcze są różne informacje. Moim zdaniem najlepszą figurką tego zestawu jest Kai. Nie wiem, tak po prostu Kai. Tutaj są jeszcze różne informacje. Tutaj, gdzie w pierwszym sezonie w kreskówce mogliśmy spotkać właśnie ten motocykl i skuter. Tu jeszcze jakieś informacje chyba są. Tu jest Kai narysowany. Więc może już przejdziemy. Aha, to możemy przejść do całości. O. Instrukcje. Mamy tutaj akurat dwie. Jest pierwsza instrukcja. Wiadomo. Z tyłu jest Lloyd z LEGO Ninjago Movie. O. Info o LEGO TV do pobrania i LEGO Live. I druga instrukcja. Już taka krótsza i z tyłu reklama właśnie spinnerów LEGO Ninjago z 10 sezonu. Tak. Więc przejdźmy już do zestawu. I tak właśnie wygląda ten nasz zestawik w całości. Od czego by tutaj zacząć? Może zacznijmy od tego motocykla Kaja. Wygląda on właśnie tak, jakby ktoś chciał wiedzieć. To jest tak naprawdę miecz ognia, tylko zmieniony w ten motocykl. Ma taki bajer, że gdy tutaj pociągniemy za dwie dźwignie, wszystko się rozkłada. Mogę to pokazać. O, jeszcze raz. Co wygląda to naprawdę fajnie. Ma fajny odgłos, gdy jeździ. Tak właśnie wygląda też od tyłu. Skuter Zeina nie ma jakichś takich wielkich bajerów. Są tu też, jest on shurikenami lodu. W sumie shurikeny lodu są tutaj właśnie przyczepione. Może strzelać, ale chyba każdy wie, jak to działa, więc nie będę tego pokazywał. I ma tu tą nartę, która może się obracać. Ten motor występuje w Ride Ninja, w sumie ten też. Tylko tego nie mam, bo nie mam konta na LEGO Live, ale zamierzam to zrobić. A to ten motor w Ride Ninja akurat ma. Oczywiście też jeździ. I mamy też tutaj właśnie taki znak. Jest tu też dynamit. A jeśli chodzi o ten zestaw, to jest chyba taką pułapką węży na Ninja. Jest tu lampion, też jakiś znak taki właśnie duży. Jest jeszcze taki łańcuch. Oraz tutaj jest miecz płomieni. Tu takie dwa fioletowe węże. I teraz przejdziemy sobie do figurek. Zaczynamy sobie od figureczki Kaja. Ma on strój z sezonu 10, czyli Inwazja Oni. I wczepiłem mu ten miecz płomienia do ręki. Wygląda on naprawdę fajnie, a w drugiej twarzy wygląda... O tak! Jeszcze teraz idziemy w kolejne figureczki, czyli Zeina w stroju z 10 sezonu Ninjago. Też posiada dwie twarze, drugą zaraz pokażę i dałem mu też shurikeny lodu, a w drugiej twarzy wygląda właśnie tak. Chyba wolę tą poprzednią twarz.
A jeśli chodzi o jeszcze inne figurki, to jest Spita z tą swoją koszą oraz Lasza. I to chyba jest ostrzeków, to co ona trzyma. To jest już moja druga figurka Laszy. Bo nie wiem, do czego służy to urządzenie w tym zestawie. Niby tu się ma kłaść Kaja, on się ma kręcić, ale to wcale nie działa. Ale pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. No to widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!